Cześć, to Marcin z dekorplanet.pl. W dzisiejszym odcinku chcemy Wam pokazać, jak robić narożniki i zakończenia listew, czy podłogowych, czy przysufitowych, czy karniszowych, tak? Maskownice, karnisze, tak samo zakończamy. Chcemy Wam to pokazać, ponieważ często nas pytacie, jak wykonać zakończenia przy listwach, w których nie ma gotowych zakończeń. W związku z tym pokażemy Wam zarówno, jak to się robi piłą ręczną, jak i piłą mechaniczną. Myślę, że to będzie bardzo łatwo wytłumaczone, więc zapraszam do dzisiejszego odcinka. Jedziemy! Mamy taką listwę, to jest akurat przypodłogowa, ale te same zasady stosujemy do listew ściennych, czy przysufitowych, czy też karniszowych. Należy, żeby zrobić zakończenie, musimy zrobić jakby narożnik zewnętrzny, o kącie prostym, tak? I później skrócimy listwę. Na początku przecinam na 45 stopni. Akurat w tym przypadku mam piłę elektryczną, ale później pokażę jeszcze na pile ręcznej, jak to będzie wyglądało. Także ustawiamy sobie kąt cięcia. Zaznaczamy oczywiście sobie ołóweczkiem czy czymkolwiek na listwie miejsce cięcia. W tym momencie ucinamy tak jak idzie sprzęt, tak? Także tutaj przygotowujemy sobie i lecimy. Akurat w tym przypadku elektryczną. Następnie piła elektryczna potrafi właśnie troszeczkę stopić czy delikatnie szarpnąć powierzchnię, więc bierzemy drobnoziarnisty papier, jakąś 150 czy 200 i obrabiamy brzeg do równej krawędzi. Tak? Parę ruchów już mamy sprawę załatwioną, więc teraz trzeba zrobić drugą stronę, tak? Drugą listwę. Więc tym się zajmiemy za momencik. Tak samo odmierzamy, bierzemy kąt przeciwny, 45 stopni i robimy. Drugą listwę musimy przeciąć w przeciwnym kierunku, tak? Przeciwny 45 stopni. Czyli jeżeli to mamy w prawą stronę, moją prawą, to ta będzie w lewą stronę, tak? I wtedy po złożeniu będziemy mieli ładny kąt. Za chwilę się tym zajmiemy, też sobie odznaczymy odpowiednią odległość, tutaj wszystko, wszystkie kąty i za momencik będziemy cięli i łączyli. Mamy przecięte narożniki, tak? Jeden jest pod kątem 45 stopni, prawy, drugi, lewy. Po złączeniu ładnie wychodzi nam kąt 90 stopni, kąt prosty, zakończamy ścianę zewnętrznie. Zacinając listwy pod przeciwnym kątem, jedną i drugą pod przeciwnym kątem, uzyskamy narożnik wewnętrzny. Te listwy wtedy się złączą w ten sposób i możemy sobie dokładnie obudowywać nasze ściany tak jak potrzeba. Jak widać, połączenie jest precyzyjne i nie ma problemu. Używamy kleju do łączeń przy listwach polistyrenowych, poliuretanowych. Są specjalne kleje do łączeń, dzięki temu te połączenia są dużo, dużo mniej widoczne i możemy wtedy ładnie je zamaskować. Jest również do tego szpachla elastyczna, natomiast nie zawsze należy ją stosować, nie zawsze jest taka potrzeba. Natomiast oczywiście tutaj zalecamy zawsze konsultacje z nami. W tym momencie mamy zrobione narożnik zewnętrzny. A za chwilę pokażę Wam, jak zrobić zakończenie z tej listwy. To jest bardzo proste. Zobaczcie. W tym momencie mamy kąt prosty. On jest niesklejony, dlatego mi się delikatnie rusza. Wystarczy jedną listwę przeciąć, tak żeby powstał nam taki trójkącik i ono to będzie zakończeniem. Tak? Zakładając, że tu idzie ściana. Zaraz Wam to pokażę zresztą. Tak? Także momencik. Ucinamy to do równego i zaraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda w praktyce. Zobaczcie, zaznaczyłem sobie tutaj równo z końcem tutaj tego skosu, żeby mieć prostą linię i w związku z tym ucinamy dokładnie po tej linii i zaraz zobaczycie, jaki będzie efekt. Piłę sobie już wyprostowałem, żeby była pod kątem prostym tutaj ciała, więc nie ma skrętu, tak? I już lecimy. Delikatnie, za każdym razem siatką czy papierem ściernym, delikatnie sobie obrabiamy, żeby nie było tych wszystkich opiłków, które mogłyby nam przeszkadzać, czy wypychać gdzieś tam listwę na przyklejeniu, żeby ona była precyzyjnie zrobiona. I zobaczcie, co uzyskujemy. Piękne zakończenie listwy przypodłogowej.
Dokładnie to samo robimy z listwą ścienną, z listwą przysufitową, karniszową. Każdą jedną listwę, którą chcemy zakończyć, właśnie robimy to w ten sposób. Dzięki temu jest to estetyczne. Od przodu, czyli tutaj, gdzie patrzymy, nie widać żadnych cięć. Niektórzy tną w ten sposób. Nie jestem zwolennikiem takiej metody, ponieważ jest to dużo bardziej widoczne. Tutaj po prostu na narożniku wykańczamy klejem. Jeżeli jest taka potrzeba, wykańczamy akrylem. Po pomalowaniu nie widać właściwie żadnych łączeń. Wszystko wygląda jako jedna całość. I mamy temat załatwiony. Tak? Od góry to wygląda dokładnie takie lekki skosik i to wszystko. Po pomalowaniu tego nie widać w ogóle. Także mamy temat załatwiony, jeżeli chodzi o narożniki, cięte piłą mechaniczną. Dobrze, żeby ta piła miała regulację obrotów. Zbyt wysokie obroty spalą listwę, tak? Ona będzie się topiła i to może powodować jakieś tam problemy. Lepiej mieć regulację lub piłę z dosyć wolnymi obrotami. Chciałem Wam jeszcze pokazać drugą metodę, jaką można robić, tak? Nie każdy ma sprzęt mechaniczny, tam elektryczny. Mamy jeszcze sprzęt ręczny. Mamy w ofercie nasze, firmowane Decor Planet, skrzynki uciosowe. W niektórych regionach Polski nazywa się je przyrżniami lub przymiarami. Tak? Jest to skrzynka uciosowa, mamy dwa rozmiary, większe i mniejsze. Więc doskonale sobie można dopasować do własnych potrzeb. Tutaj tradycyjną piłą, tak? Mamy piłę ręczną, minimum 60. Jeżeli byłaby 40, może być za krótko i zbyt mały ruch będzie robiony. 60 piła będzie odpowiednia. Bierzemy piłę z drobnym zębem, najlepiej żeby cięła w dwie strony, tak? Posuwiście i zwrotnie, żeby robiła cięcie. Wtedy są najmniejsze straty, jeżeli chodzi o najmniejsze szarpania listew. Dzięki temu mniej jest później pracy przy obróbce. W związku z tym polecam piłę minimum 60. Zbyt długich też nie ma co, ponieważ to będzie niewygodne tutaj w obróbce. I podwójne zęby. Ważne, żeby była piła ostra i można śmiało pracować, będzie to wszystko dobrze wyglądało. Już Wam demonstruję, jak to wygląda w praktyce. Zasada cięcia, jeżeli chodzi o kąty, jest dokładnie taka sama. Tak? Używamy tylko innych narzędzi. Niczym więcej się to nie różni. Zobaczcie, mamy już przygotowane. Bierzemy jakiś tam odcinek. Oczywiście te listwy są w dłuższych odcinkach. Tutaj wziąłem tak do pokazania. Przykładamy sobie do przyrżni. Tu są odpowiednie nacięcie. Tak? One wszystkie są te pod kątem 45 stopni. Kąt przeciwległy tak samo. Tu tniemy pod kątem prostym. Jeżeli potrzebujemy skrócić do danej długości, używamy tutaj tego elementu. Pozostałe są podwójnie tutaj do zrobienia narożników. Tak? Listwy po prostu, przy długiej listwie można dać jedno i drugie cięcie i mamy wtedy narożnik gotowy, tak naprawdę bez przekładania listew. Z jednej lub z drugiej strony, w zależności, który kąt potrzebujemy. Przykładamy, przytrzymujemy sobie jedną ręką lub można też to zrobić ściskiem. Jeżeli ktoś ma obawy, tak, gdzieś tam kawałek dalej złapiemy ściskiem i wtedy ta listwa nam się nie będzie ruszała. Oczywiście nie ściskamy jej zbyt mocno, żeby nie zostawić śladów. I zaczynamy sobie tutaj ją ciąć. Dochodzimy do końca. O, tu się nie docięła, więc poprawiamy. Tu można na bieżąco kontrolować bezproblemowo. Mamy załatwione. Oczywiście znów delikatnie przecieramy siatką lub papierem ściernym i mamy sprawę załatwioną. Zobaczcie, tu mamy obcięte dwa w przeciwną stronę. Składamy, mamy zrobiony kąt wewnętrzny, oczywiście łączymy, szpachlujemy to wszystko, jeżeli jest potrzeba, akrylujemy, malujemy i tak naprawdę no, na zbliżeniu widać jakieś połączenie. Po pomalowaniu, po skończonej pracy jest to zrobione jako jedna całość, nie widać niczego niepokojącego. Tak? Także mamy sprawę załatwioną. Jak widzicie, samo cięcie, samo przygotowanie, czy przygotowanie zakończeń, czy narożników jest łatwe, naprawdę, to nie ma się czego bać. Wystarczy po prostu mieć czy przyrżnię, skrzynkę uciosową, czy też piłę elektryczną i do dzieła. Tutaj nie ma nic skomplikowanego. W razie pytań zapraszamy do nas na www.decorplanet.pl. Nasi eksperci pomogą, czy oczywiście ja też mogę pomóc.
Jak coś, zapraszam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!